Jest elbrzymie ślik, rzeczywiście. Partiatik! Live. Kedmin. Witaj. Kim jesteś? W czasie wojennej zawieruchy niewielu zwraca uwagę na piękno i harmonię. Ja dbam o to, aby ich nie zabrakło. Tworzę przedmioty wedle życzenia klienta. Bestia z Tokio bije się z Gimperem? Rzemieślnik wyrabia przedmioty wyłącznie użytkowe. Piękno moich dzieł poruszy nawet umarłego. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie pancerze skolopendromorfów? Tak, oto one. Nareszcie będę mógł kontynuować moje dzieło. Weź ten mieszek w podzięce za twój trud. Stał jeden quest, nie pamiętam, komu miałem go oddać. Albo ja oddałem? A, oddałem. No nie ma questów już. Tak? Nie wiem, Czarek. Pieśka, przychodzisz na 100%, czy tylko niektóre questy? Dość szczegółowo go robię, bo mi się bardzo spodobał. Ale czy na 100% to nie wiem, no po prostu. 100%, żeby przejść, to chyba kilka razy trzeba. Szukam informacji o zbroi Kruka. Legendarna wiedźmińska zbroja. Mogę ci powiedzieć o jej unikalnych właściwościach magicznych. Słucham. No bardzo dobre jest. Powstała w gnomich pracowniach, ale wykończeniem zajmowały się elfy. Zbroja Kruka to dzieło mistrza pieśni, Tien Saila. Pracował przez 12 dni jakiś bez przerwy, bing-chiling. A każdemu ruchowi jego rylca towarzyszyła pieśń mocy. Legenda mówi, że w trakcie walki pancerz śpiewał dla Kruka pieśni o zwycięstwie. Dodawał pewności. Uspokajał. Dzięki za informację. Wiesz może, czy są jakieś zapiski dotyczące tych pieśni? Poszukaj w kryptach. Musisz znaleźć grobowiec elfiego mistrza pieśni. Gdzieś w okolicach sarkofagu powinny znajdować się przedmioty związane z życiem zmarłego. Widzę tu więcej elfów. Tak. Uciekliśmy z Wyzimy. W jaskini są ranni i chorzy. Jeśli chcesz, możesz porozmawiać z naszą przewodniczką, Toruwiel. Nie macie problemów z ludźmi mieszkającymi w okolicy? To kraina Pani Jeziora. My, Sith, wyczuwamy takie rzeczy. Tak, Azarek. Aura Pani Jeziora uczyniła ludzi lepszymi. Tak jesteśmy myślę. Tutaj bezpieczni. Chociaż słyszałem o konflikcie z Wodianoi. Co ma z ręką? Kim jest Pani Jeziora? Pani Jeziora to bogini tej krainy. Słuchaj się w plusk wody, szum drzew. Popatrz tak, na zboża, które się kołyszą. Tak, no. Na uśmiechniętych ludzi. Wtedy zrozumiesz. Pojmuję. Zrozumiesz lepiej, kiedy ją spotkasz. Bywaj. Znaczy ja miałem jej do oddania questa Pani Jeziora, bo nie pamiętam, co ja u niej robiłem. Gdzie jest ta Torbiel? Tak? Kupiłem dla ciebie chleb. Wiedziałam, że nie zawiedziesz. Oto twoje 5 bochenków. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tę lawinę nienawiści i zaakceptujemy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Czemu tam opcja była, że da się kupić tylko 4 w tym rozdziale? Ktoś by poskąpił 5 orenów? Przecież ja ukradłem te chleby ponad. Nie mogę. Mam wrażenie, że dałeś mi wygrać. Niech. Bywaj. Nie mogę, ktoś by się tu po... przyżydził, by tu ktoś Bywaj. Myślicie na tego? Na 20 orenów? Kiedy? No odejdź. Przyniosłem ci coś do jedzenia. Co takiego? Co ona by zjadła? One mnie... Masz bułkę. Nie potrzebuję twojej jałmużny. Daj spokój, wiem, że potrzebujecie jedzenia. Chciałem pomóc. Pomóc? Chcesz okazać swoją wyższość? Mięsa chyba nie jedzą, rzucasz nie? Rzucasz mi pod nogi kawałki żarcia, jakbym była jakąś dzikuską. Dobrze wiesz, że nie mamy pieniędzy. Ale to nie powód, żebyś się wywyższał, człowieku. Nie traktuję cię z wyższością. Sam nieraz głodowałem. I zdarzało się, że pomagali mi ludzie... Jasper, aktywacja? Nie potrzebuję twojej litości. Zaraza. Wy, elfy, nigdy się nie zmienicie. Nawet teraz zadzieracie nosa.
ignorując oczywisty fakt, że głodny łachmaniarz nikomu nie zaimponuje wyniosłością i jest po prostu śmieszny. A więc przyszedłeś się pośmiać, obejrzeć dziwowisko. Wiesz co, teraz dopiero jestem zły. Ty mówisz o złości? Co jest? Ty? Co tu ona się dzieje? Zobacz cię tak, żebyś popamiętał, ty! Aha. Cicho już. Chodź do mnie. Aż mnie łeb boli. Dzięki Damiano za 10 lat. No nic, no, za bułkę się... No Loi nie będę mówił, ale git. Karta to karta. Nie wiem, zagadałem do jej losowo, nie wiem, a co tu chodzi z tymi kartami. Ale git. Patrzę na ciebie i zastanawiam się, dlaczego to nas nazywają wyrzutkami? Masz farta. Nie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę tu zbogacić. Jamal, łowca rowerów, dał na Golibordę 5 złotych. Myślałeś już, kogo będziesz dymał w Wiedźmin 3 Yennefer czy Triss? Siri, co ty piszesz? Jaskra. Obydwie. Kurde. Karty? No tak, ja jestem tym. Karciarzem, nie? Jaskier będzie dymany, żeby lore się z serialem zgadzało? Ktoś może potwierdzić? Czy będzie dymany Jaskier z tego powodu, żeby był Netflix moment? Się dobrze idę? Tato, tu. Tu jest boss. Boss z nazwy. Boss, bo to gówno, mobek zwykły. Co tak biegam? No wyjąłem miecz. Tajna taktyka, o której mi od pierwszego streama widzowie gadali. Nie wiem, raz działa, raz nie, tak szczerze. Problem taki, że kota nie mam. Ale mam to. Co to było? Jezus Maria. Szkrewy piję przyjął. Oj git. Udasta w locy już jest, ja pierdzie. Ten czas na tym wieśku to za szybko leci. Magia za mocna, no. Art za mocny poleciał. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jamal, łowca rowerów, dał na Golibordę 5 zł. Uwaga pro trip, jeżeli coś was blokuje przed wyrzucaniem dobrego jedzenia do śmieci, to na nie nasikajcie, wtedy będzie łatwiej.
Ale czemu wyrzucać dobre jedzenie? Co ty piszesz? Czy jest tu ognisko? O jest. Tego kota bym zrobił. Bo tam biegać z tą pochodnią to mnie popieprzy. Co to za protyp? No, widza. Witam. Racja Kitsune, racja. Zgadza się. Wywali znowu? Nic mi nie zadają, ja ich biję jak śmieci. To się zaczyna robić XPP gierka. Walim kota. Alp. XD. Ona nam nic nie zadała. Stała za nami i luj. Gdzie trzeba dostać? Tak popiję przody obrażenia. No. Tam coś jest. Ty, da się iść. Nie no, grupowy jest broken. Tylko szybki jest gównem. I najrzadziej używany. Tak. Kitsune, no. Oni nam nawet nic nie zadają, ja nie mam nawet żadnego leczenia ani nic. Full HP non stop. Co chodzi? O kurde, to jest ten boss?
post typu XPP, no nie ukrywajmy. No jest. Jego łeb. I tutaj trzeba iść. Aha, bo tu są jeszcze questy dwa do wykonania. Jeden to jest ze zbroją kruka, a drugi ze skrzetami. No i git. No już jestem nie do zabicia, nawet zbroi nie mam, to prawda. Tak zwane giga XPP. Ja ich przeszukuję jeszcze, ale kto wie, może się to przydać kiedyś. Tam jest jakiś enchant. O, level, czyli na nich jest exp. Na takich petach jest exp. To dziwne akurat. On już did. Bardzo mało tego expa, nie wiem nawet. Ile was tu? Tylu, dobra, zapraszam. Jaki on przeżył? Nie, oni żyją. Stawaj! A ona żyje? Morbius, wracaj do ziemi. Nie no, dużo tego expa leci. Ja dopiero level biłem, zobaczyłem, już to kółeczka się nabiło. Ten level to jak popieprzony leci na tej, w tej grze. No to jest taki dodatek typu XPP, nie? XPP to więcej, wiesz, niż miliardców opisuje. Na wszystko się da powiedzieć XPP i ty wiesz, o co chodzi. Kłen. Pójdźmy jeszcze tu zerknąć. Albo. Nie ma nic tu więcej? Jeden mobek. Żalać. Mamy full HP, bo mimo tyle. Tyle walki nic tam nawet nie zadają. Co nie? Co wod? To nie wod. Garnek. Won, bo popalę.
Archidenk zdał na Golibordę 5 zł. Siema Sparta, kiedy bingo w Eldera z Kiszakiem? Uff. Nie wiem, kiedy teraz Eldena odpalę. Ej, nie ma tu zbroi kruka. Prędzej raczej DS2 SL1. Ale nie wiem, chyba że jakoś losowo będzie, bez żadnej zapowiedzi. Ty, no nie ma tutaj tego. Gadali, żeby do krypty pójść, a tu gówno. Chyba że co, ja nie byłem, wszędzie byłem. Ty nie jada nosa. Chyba jedyna tu byliśmy? Byliśmy, tam był Alp jeden, nie? No są te groby. Nawet jest to, ale... No nie ma nic. Nie ma, iluj. Idziemy stąd. Tu w którą, nie wiem, w to. Czyli tak, bossa zabiliśmy, skrzaty mamy. Tutaj to jest to, bo ostatnio tak było, tylko że tu nic nie ma, więc może ktoś to już ma. Nie wiem. Jeszcze pustelnik. O, druidzi. Zagroda. Młyn. Trochę tego jest. Pójdźmy. Nie, czekajcie. Nie, tak zróbmy. Pójdźmy tam. To się odda questy. Zaraz wrócimy. Złaś. Kurde. To remake? Tak, tak, no, to jest remake tej Ryzena. Remake? Może być i gotik. Czego tam chcesz? Zębów nie chcesz. Witam. Czemu zjadarki wyglądają jak typowa baba od matmy? Wiesz, no może potwory istnieją. Wiedźmin to jakieś ziarno prawdy we wszystkim jest, w każdym micie, nie? Nigdy nie wiadomo. No tutaj tak szybko bieganie nie działa. Jak tam. Jest jakieś, nie wiem, zależnie od mapy, gdzie szybciej, raz wolniej. My wbiliśmy level? Tak w ogóle? Czego chcę?
zdobyłem skarb skrzatów. Weź teraz uprząż i zanieś ją do kapliczki naszych skrzatów. Stoi tuż przy moście taki malutki czerwony świątek. Przyjdź następnego dnia i zobacz, czy skrzaty przyjęły podarek. Po czym to poznam? Zostawią ci w zamian jakiś dar. Coś cennego, symbolizującego przyjaźń lub szczęście. Zanieś to murarzowi. Tak, jeśli legal, będzie nosił ten symbol przy sobie, skrzaty przestaną go niepokoić. Bywaj. Potwór, nie potwór, ale co ty piszesz? Ponad połowa? No chyba tak, jeżeli chodzi o rozdział czwarty. W czym mogę pomóc? Czym? Mam słuch. Zostawię to, co mało jest. Weź to. Weź to. Weź. Nie, czekaj, to mogę wziąć. A łebek trzeba sprzedać. A pieprzony tych itemów już pewnie takich nigdy nie wyjmę. Ten klój. Teraz pytanie, czy ten chłop tam będzie. Tak jutro mam przyjść, więc pójdę. Odłożę, wrócę, prześpię się. Akurat będzie lekki timeskip. Do kowala mieliśmy iść. Zjadarek i temy dać. Czy urolog jak ktoś był? Pierba mi się skończył. To jest problem prawdziwy. Mama od matki, zjadarka. Co ta baba je? Czy goli ci jaja na wizytę do urologa? Golisz klatę, jak idziesz do lekarza, jak cię bada? Ogolić? Dupę gul. I weź wazelinę. To wygląda na miniaturową kapliczkę jakiegoś bóstwa. Ciekawe, kto czci taki maleńki posążek. Ej, dali item? Bo zabiorę prezent. Nie ma tutaj ogniska. Ja pierdzielę. Idziemy się przespać. Lekarz nie będzie miał wazeliny. Widzę, napisz, na co się zdecydowałeś jutro.
I czy zwrócił na to uwagę lekarz? Ciekawe co powie. Niezależnie od tego co zobaczy. Na ślinę. Lekarz zadowolony. Lekarz by podziękował? Mam psu. Chciałbym... Proszę uprzejmie. Siedem? Ty śmieciu. Nadal nie mamy złotych. Kiedy to będzie? Jak to ulepszymy, to już chyba będziemy w ogóle nieśmiertelni. Ja pierdziele, jakie tu są perki porypane. Te złote. Uniki 50%. Czekajcie, my mieliśmy teraz srebrne. Nie, to było do dupy. Nic mi się tu nie podoba, nic. To ulepszone, krwawienie, obrażenia. Że też to, bo i tak ciągle podpalam. Weźmy. Pieprzyć nie wydaje tych brązowych, nie chce mi się. Myślę, że nieoglenne jaja nie będą największym problemem. Gorzej jak erekcji dostaniesz przy zabiegu. Ja pierdzielę. Mógłby być problem. Mógłby być lekki problem. Mieliśmy iść gdzie? Tu. Nie mam pojęcia jak tam iść, luj, wyjdę ten. Poćwicz w domu, widzu, no. Widzu, to nie są przelewki, to jest coś jak komisja wojskowa, nie? Tam też pamiętasz, nie? Pamiętasz te czasy, widzu? Że trzeba było potrenować trzymanie w dupie łyżki, nie? Tak jak na komisji wymagają. On tutaj może być podobnie, nie? Także... No. Według mnie powinieneś poćwiczyć przed tym urologiem. Przygotować się mentalnie, fizycznie, psychicznie, wszystko naraz. Jak bawiłeś się? No, to jest normalne. O jajku, zapomniałem. No tak, no ja wiem, no. Wiecie, no nie wiem, no to na komisji wojskowej było normalnie, że wkładali jajko w dupę, nie? Jak je zgniotłeś, to ci od razu do Rosji wysyłali. Jako mięso armatnie. To był właśnie taki test, czy się nadajesz po prostu na mieszkanie w Polsce, nie? Wydaje mi się, że każdy to przeszedł. No jak tu piszecie, to znaczy, że żyjecie, więc... Prawdopodobnie przeszliście ten test. Nie widzę innej opcji. Ty, no nie zostawili prezentu, czyli co, nie zaakceptowali? Tylko jajko. Panie. Dogadałem się ze skrzatami. To z nimi da się dogadać? Jestem pod wrażeniem. Dały mi te czterolistą. Przeżyłeś będąc mięsem? Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Jestem twoim dłużnikiem. One dały. Może teraz uda mi się skończyć most przed pierwszymi śniegami. Ale. Twoja nagroda. Widzowie, co się opłaca? Opowiedz mi o wszystkich nagrodach.
Księga zawiera wiedzę o upiorach i królu Gonu. Nie mój pamiętam, Kitsun, ale to ważne było, no. Pola i walczył u twego boku. Możesz też wybrać 400 orenów i zrobić z nimi, co zechcesz. A weźmy książkę, bo nie wiem, czy ją czytałem. Wezmę księgę o upiorach. Proszę bardzo, tylko nie mów nikomu, skąd ją masz. Ten dziwak, pustelnik, strasznie się wkurzy, jeśli się dowie, że ją pożyczyłem. Dziękuję. No właśnie, czytałem ją. Chyba czekajcie, bo ja biegam, robię te zadania. Tego nie mogę. O! Do kowala można się przejść. Oddamy pył. Czekajcie, oddamy tej, nie? Oddamy kowalowi. Niech uśpi sukuba. To potem od niego kartę weźmiemy. Jezus. Bardzo ważne. Matkowala i sukuba. Wiadomo. Ty, i jeszcze może tamta da nam prezent. Tak? Udało mi się zgromadzić cienisty pył. Po stokroć dzięki, dobry panie. Którą nagrodę wybierasz w zamian? Wezmę pieniądze. Oto sakiewka. Ech, czego człowiek nie poświęci dla... Nieważne. Bywaj. Ciekawe, czy nieudane jest tamto. Może powinienem ty się nie jest prowadzić. Nieudane tamto drugie. Co, ja mogę dwa naraz zrobić? Idę do żonki. Panie Wiedźmin. Bywaj. Ty, jakie zapiski? Kurde, ja mam jakieś zapiski? Ej, nie mam. Miały być jakieś zapiski i nie ma. Dobranoc, dobranoc, Majki. Most. Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiada... Mówią... Nagroda jakaś znajdzie... Przynieś mi... Zabiłem cmentara w krypcie. Chyba już nie chcę oglądać tych dowodów, nie. To wasze 800 orenów. To mi się podoba. Staj... Wszystkie bossy w grze jak na razie chyba zabiliśmy. A to wychodzi? Prawy level znowu, ja pierdzielę, ja ledwo jeden wydałem, tu już kolejny. Ty, ale nie ogarniam, czy ja skipnąłem te zapiski elfie? Przez przypadek, czy jak? Muszę wrócić do tej krypty chyba. Nie mam żadnych questów. Pustelnik jeszcze był. No byłem chyba w tej krypcie, ale może jest jeszcze jedna. Nie no, to ja byłem w tej krypcie, nie ma innej. Znaczy była ta z Berengarem, ale no to już zrobiłem.
kolekcja kart, jak? Nie wiem ile mam, trzeba będzie policzyć albo później. Jeszcze jakaś wieśniaczka ponoć jest w wiosce, ale nie mogę jej znaleźć. Chyba, że tutaj. Ale są wieśniacy. Ten akt coś krótki wydaje, bo zrobiliśmy większość rzeczy już. A przecież niedawno tu dotarliśmy. No też walki są bardzo proste, może dlatego. No i niektóre questy ja mogłem od razu oddać, bo mamy tyle itemów. No wiem, ja mam tą laleczkę. Ale no nie mogę znaleźć. Nie wiem, czy to bait, czy nie nawet. No tu byliśmy w krypcie. Kurde, nie wiem, czy nie iść jeszcze raz. Luj, przebiegniemy się do tej krypty. O, południce są. Ich nie zabijaliśmy. Co to w dupę jest? Ja pierwszy szybki styl, całkowicie do skipa. Szybciej się zabije, nawet jak się 5 razy nie trafi, a w końcu trafisz i pada jak szmata. Te ruiny są jeszcze. Mógłbym wejść tutaj. Jak się da. Ale nie da się, przynajmniej nie teraz. Nie, da się? Jest ognisko. Co jest ty? Co jest? Takie mechaniki w tej grze? Ty. To jest aż dziwne, że w tej grze jest coś takiego, tylko że tu i tak nic nie ma, to po co ja tu wlazłem? Może w nocy coś tu jest? Albo później coś tu będzie. Jedno albo drugie. Nie ma bata, żeby taka specjalna ścieżka była po nic. Dobra, pójdźmy jeszcze do tej krypty drugi raz. Zerknę szybko. Wydaje mi się, że albo ktoś to ma inny, albo... Albo luj. Dobra, czekajcie, to wejdźmy jeszcze. Przy okazji level dobijemy. A który mamy? O kurde, teraz będzie złoty, tak? To tak działa? Tu gdzieś było, że 30 level plus coś tam to jest złoty chyba. Taki opis był. Ciemno tu jak w dupie u tego, nie? Wiesz u kogo? Co prawda ja już nie mogę paść. XD. Mag ognia. Nie no, nie ma tu nawet jednego itemu.
Tam jeszcze mogę sprawdzić, ale to raczej nie będzie. Co ja to gówno biję? Tu te parchy są. Kufer przeszukiwaliśmy. Pójdźmy jeszcze tutaj, tu. I idziemy stąd. Niestety. Dobra, chyba challenge pochodnią RL1 następnym razem. Pięści. Ja cię pieprzę. Mago ognia, no. No dobra, to chodźmy do pustelnika. Może on ukrot. Siedzi dziad. Może wyniósł. Myślicie, że jutro skończymy tego wieśko?